Przede wszystkim cieszą 3 punkty. Pierwsza połowa była ciężka. Nie mówię, że słaba, bo nie była na pewno słaba w naszym wykonaniu. Tylko nie zawsze nam się uda ułożyć wynik w pierwszej połowie, jak w poprzednich meczach to bywało. Będzie na pewno sporo takich meczów, że będziemy dopiero w drugiej połowie przeciwnikowi strzelać bramki. Na ten moment to był najlepszy zespół, z którym graliśmy od początku. Trzeba powiedzieć, że z tych wszystkich meczów, które rozegraliśmy do tej pory, mecz z tobą był najcięższy. Fajna grupa chłopaków, która potrafiła się nam przeciwstawić. Szczególnie w pierwszej połowie napsuła nam sporo krwi. W naszej grze było za dużo nerwowości, za dużo niedokładności. Później brało się dodatkowe błędy, te, które wcześniej się zdarzały. Później powielaliśmy je w pierwszej połowie. Ale mówię, w szatni było spokojnie. W przerwie trener powiedział, co mamy robić lepiej. Mamy po prostu do każdej akcji podchodzić spokojnie i każdą akcję budować z cierpliwością, bo wiemy, że w tej lidze jest tak, że trzeba być cierpliwym do końca meczu. Po prostu czasami gra się tak, że jedną bramką się wygrywa. My chyba chcieliśmy za szybko otworzyć sobie ten mecz i dlatego to wszystko tak długo topornie wyglądało. I cóż, podsumowując, wygraliśmy i to jest najważniejsze i patrzymy, co jest dalej przed nami. Ciężki mecz był dzisiaj. Wpadliśmy na taki rywal, który naprawdę dużo biegał, dużo presował nam. I w pierwszej połowie było widać, że będzie ciężko. Nie udało nam się strzelić szybkie bramki, ale wchodziliśmy do szatni bez spiny, skoncentrowani, wiedzieliśmy, co mamy grać. I później jakoś układało się w drugiej połowie. No praca z trenerem od początku jest dobra. Ja po prostu jestem szczęśliwy, że jestem w Stali Rzeszów. Trener na mnie postawił, znał mnie, wiedział, co może ode mnie wymagać. Ja staram się to oddawać na boisku, nie jestem młodym zawodnikiem, ale chyba widać po mnie, że staram się w każdym meczu oddawać siebie tyle, ile mogę. A błędy będą się zdarzać i jestem tylko człowiekiem i będą starać się zdarzać się słabsze mecze, tak jak i całej drużynie. Najważniejsze, żeby na końcu wznieść ten okrzyk taki, jak dzisiaj był w szatni. Na pewno z każdą godziną, z każdym dniem, z każdym tygodniem i z każdym miesiącem wygląda to lepiej. Według mnie możemy grać jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, jeszcze więcej rozwiązań mieć na boisku, ale tak mówię, nie od razu wszystkiego oczekiwać od nas, bo trenerzy dobrali tak naprawdę 19 nowych osób, z tego co mi się wydaje, bo 20 nawet. I na wszystko potrzeba czasu. Od razu nie zaczniemy grać najlepiej w Polsce, ale spokojnie, proszę o cierpliwość. Mamy jakieś tam swoje cele, fajnie się czujemy w swoim towarzystwie, cieszymy się z wygranych i chcemy, żeby to trwało i trwało, dlatego nastawiamy się do kolejnego przeciwnika, a jakieś tam indywidualne laurki to możemy sobie zostawić. Najważniejszy jest zespół.